Z nami Tomasz Gromadzki. Kilka, może kilkanaście minut do ceremonii ważenia przed jutrzejszą walką z Mateuszem Rzadkoszem. Cześć Tomek. Witam, dzień dobry wszystkim. Strój inny, elegancki, włosy inne. Wczoraj widziałem na fejsie okulary, pełen lans. Co się stało? Skąd taka zmiana? Znaczy, to nie jest do końca taka zmiana, tylko może nie byłem nagrywany w takich momentach. Zawsze przed galą lub po gali, jak już wiadomo, ochłoną emocje po walce. Przybieram się oczywiście swój strój, którym zawsze właśnie reprezentatywnie wychodzę. Nie chcę tutaj tak jakby mówić dlaczego, czy jestem tym przedsiębiorcą pogrzebowym, jestem człowiekiem poważnym. Nawet na co dzień tak chodzę do pracy, wszędzie tak chodzę ubrany na imprezy. Uważam, że człowiek musi dobrze wyglądać, prezentować się. Dlatego fryzura coś nowego, ostatnio były różne wycinki, no a znowu nie chciałem powtarzać się z wycinaniami wzorów na głowie, więc tym razem przefarbowałem włosy. No i jest chyba dobrze. Myślałem, że trochę naoglądałeś się Roberta Lewandowskiego, bo on, wiem, też zmienił fryzurę. Tak, już te oskarżenia padły. Oczywiście, tak jak już mówiłem na innym wywiadzie, że mam dowody na to, że dzień wcześniej się przefarbowałem niż Robert. Udostępnił na internecie tą informację ze zdjęciem z tymi włosami. No dlatego na pewno nie. No, na pewno byłem pierwszy. Musieliśmy się niestety przemieścić. Słuchaj, jutro ważna dla Ciebie walka, bardzo ważna. W 2016 roku, chyba w Radomiu, mieliście ten remis. Na pewno miałeś okazję, żeby Mateusza przeanalizować. Co się według Ciebie zmieniło w Twoim boksie i co według Ciebie zmieniło się w Mateuszu a boksowaniu? No, jeżeli chodzi o zawodowe pojedynki, to mam doświadczenia więcej na pewno i to jest tutaj przewagą. Znaczy, wtedy miałem pierwszy taki poważny pojedynek, Mateusz miał chyba dwa za sobą i to też dobre. Teraz obydwoje mamy tyle samo walk, więc na pewno lepiej to będzie wyglądało. To jest mój boks. Zmieniłem trenera do tego pojedynku. Przygotowałem się z innym trenerem, z trenerem, którym trenowałem jeszcze za czasów ringów amatorskich, trener Michałem Strogi. Pomagali mi się również przygotować chłopaki ze Slezji Boxing z trenerem Irkiem Butowiczem, więc wtedy pamiętam, że do walki z Mateuszem nie miałem sparring partnerów, nie miałem klubu. To było tak, wyrwany byłem na tą walkę, 5 tygodni przygotowań. Teraz ten sezon trwał 4,5 miesiąca, oczywiście z odpowiednimi przerwami. Jeden pojedynek po drodze stoczyłem, więc też nie będę taki zardzewiały. A Mateusz nie boksował pół roku. Mi się wydaje, że to też bardzo duże ma znaczenie, ponieważ stąd może też ten mój spokój, luz, ponieważ ja już z tym ostatnio się obeszłem. On jest wyrwany po półrocznej przerwie. Poza tym zawsze się człowiek denerwuje, gdy trzyma wagę, zbija dużo. Teraz, że ten sezon tak długo trwał, fajnie stopniowo waga schodziła. I wczoraj zamiast myśleć o tym, że kiedy będzie to ważenie, żeby tylko zjeść, na spokojnie sobie trzymałem wagę, dzisiaj na spokojnie sobie jem, nie objadam się, nie opycham, no bo nie mam takiej potrzeby, nie mam problemu z trzymaniem limitu. Dobrze przygotowany jestem po prostu, może też ten spokój dlatego. Pewnie Twój styl się nie zmieni, czyli zobaczymy Gromadzkiego mocno ofensywnego, który będzie nacierał od pierwszej do ostatniej rundy. No, chciałbym coś innego pokazać, więcej może techniki, które wprowadziłem, ale się okaże pewnie, że dostanę cios pierwszy na głowę i ruszę do przodu zdenerwowany i będzie cały czas zadyma. No tak może być. Chciałbym mądrzej zaboksować, to jest długi dystans, mogę nie wytrzymać takiego dystansu na pełnych obrotach, dlatego spróbuję troszeczkę pomyśleć z pierwszych rund na pewno. Jak będzie, nic nie będzie wychodziło i wchodziło, ma to, że też jest dobrym zawodnikiem, to wtedy oczywiście ruszę i będę starał się wszystko na jedną kartę postawić. Wiele osób stawia Cię w roli underdoga. Tobie to pasuje? Chyba wszystkie walki, może oprócz ostatniej, ale wszystkie pierwsze z Rumińskim, Runowskim, czy no, oprócz tam jeszcze tego Ciesowskiego, to resztę wszystkie byłem chyba tym underdogiem i tak zawsze zostaje, ale potem ring weryfikuje i okazuje się, że jest całkiem inaczej. Dosłownie za chwilę zaczynamy tą ceremonię ważenia dla mediów. Co po niej? Jaki odpoczynek, co będziesz robił? Nie wiem, hotel, relaks, film, książka? Leżeć w hotelu, telewizor, no i tak już łapać spokój właśnie, wyciszać się, odpoczywać, podjadać gdzieś tam coś czasami, żeby jeszcze się ładować węglami. No i myślę, że po prostu myśleć, już wieczorem ustawiać taktykę. Czyli taktyka jest ustawiona, a może przypominę sobie wizualizować do końca już pojedynek, jak wygląda. No, momentem moja ręka będzie w górę wniesiona.
To w takim razie dzięki wielkie, odpoczywaj, ładuj się i daj jutro z Mateuszem naprawdę dobrą walkę. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich oglądaczy Boxer.org.